Zaczynamy intro. Czekaj. Jesteś? Halo! Kurwa. Kurwa. Dzień dobry, dobra. Ale nie tak całkiem serio, że się przestraszył trochę. Witamy w podcaście Iskuc for Serbia, jedynym serbskim podcaście po polsku. Tutaj mówi główny ambasador Serbii w Polsce i adorator kanału naszego gościa. Dzień dobry, z tej strony Niedobry z kanału Niedobry Gaming. Moim zainteresowanym jest rasizm i zabijanie Bośniaków. Jestem też członkiem ambasady Serbii w Polsce. Jednym z także twórców tego pięknego tworu. Pozdrawiam wszystkich Serbów na imigracji w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. A ilu Bośniaków zabiłeś? Mogę wiedzieć? Nie wiem, ale tak ciężko policzyć, ale gdybym miał tak strzelać, to coś koło 30. A gdybym miał strzelać, znam ten żart. Rozumiem, o co chodzi. Kurwa. Niesamowity żart. Niesamowity. Mój ojciec jest zbrodniarzem wojennym. Walczył podczas wojen jugosłowiańskich. Został śmiertelnie raniony. Po czym ja go zastąpiłem. Ja nie zostałem śmiertelnie raniony. I wybiłem 17 Bośniaków podczas masakry w Srebrenicy, która jest oczywiście najważniejszym tworem ludzkim. Ja jestem dumny, bo ja nie wiem, czy ja w tym momencie jestem takim pół hostem, pół gościem, kurwa. A nie, ja też nie wiem. To jest po prostu dwa chłopy, co gadają. Jesteś zapoznany z dyskografią człowieka imieniem Kazba Łagane? Nie. To Spodenki do ćpania to jest właśnie jego twór. Discord Nitro za free jest, na 3 miesiące na Epic Games do odebrania. Szczerze, czego nie ma na Epiku, co jest za darmo, kurwa. Jak oni to robią? Jak oni dostają na to w ogóle pozwolenie? Ile oni Spodenki mieli? Do ćpania. Spodenki do ćpania, oto one. Wspaniały tekst. I nawet ma wyjaśnienia. Drops i Kamagra, że to jest siusiak. A to tego to nie wiedziałem. A to czekaj. Play. Spodenki do ćpania. A nie wejdzie. O, wejdzie. Czekaj, to sobie odciszę. Jest. Ja nie wiem, czym przypadkiem nam ten. To jest coś niesamowitego. Jeszcze to jest na pewno, kurwa, chronione prawami jakimiś. To jest na pewno chronione jakimiś prawami, ale to co... On jeszcze taki... Najlepsza jest zwrotka 3. Czekaj, czy to jest ta piosenka z wersją kupię seksas po Fikei? Tak, to jest dokładnie to. To jest to, co było. Dobra, ja to znam. To jest to, co było w tym filmie. Tam dałem już. Teraz jest najlepsza zwrotka. Podgłośnie. Sobota. Jest. Kupiłem nowe krzesło. Obrotowe. Nie z koleżką w celu. Kurwa. Kupiłem nowe krzesło. To jest legendarna linijka. Absolutnie. Ale... Nie wiem, co założyć, czy japonki, czy presto, ale póki co nie mogę wyjść, bo czekam tu na typa z testo. Nie, to tyle w zasadzie. O, jeszcze ten robił piosenkę o jedzeniu. A właśnie, tutaj jest ten czas na tutaj najważniejszy moment. Czyli opowiem ci, czym jest jebnięty. Ty, ja najpierw tego... Weź wyjeb tego bota w ogóle. Jak się go wypierdala? Wyrzuć rytm. O kurwa, go wyjebałem z serwera całego.
Chuj. A to nie wiedziałem. Kliknąłem na czerwono. Kliknąłem na czerwone kliknąłem na czerwone wyrzuć rytm. I wyrzuciłem. O Jezu, najważniejszy. Jakiego raka go wziął, kurwa. Najważniejszy moment teraz podcastu. Dowiesz się, kim jest jebnięty. Otóż ja mam w klasie gościa z Nowej Huty. A jak wiadomo, kiedy masz w klasie gościa z Nowej Huty, możesz się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Jebnięty. Czeka, kurwa, muszę drzwi zamknąć, żeby się moje siostry tak drze mordę, że... Emilia, co to się dzieje? No teraz się drze głośniej! Cholera jasna! Ja pierdolę. Uciszyłem. Dobra. Więc jak się ma kolegę z Nowej Huty, to można się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Jebnięty jest istotą. On ma nogę wartą 15 tysięcy złotych, żółtą kartkę w psychiatryku i chyba zabił 6 osób. Nogę ma wartą 15 tysięcy, ponieważ on ma nogę wartą 15 tysięcy, bo ma taki wielki tatuaż antywisła i go chcą. W sensie chcą nogę, jak przywierzesz tam z Wisły ludziom nogę jego, to dostajesz 15 tysięcy. Zabił 6 osób, bo jest jebnięty, dlatego tak się nazywa. I co najlepsze, on za każdym razem, kiedy kogoś zabił, dostał się do psychiatryka i wyszedł 6 miesięcy później. Tutaj masz mem sytuacyjny. On w ogóle ten. To dowiedziałem fajny, się fajny, też o... Człowiek może się uśmiechnąć. Człowiek może się uśmiechnąć. Kiedy zabijasz kogoś maczetą i masz żółte papiery, na pewno cóż, nie mają ten... Kupiłem nowe krzesło obrotowe. Ale nie, to też jest tematyczne w sumie. To też jest tematyczne. Bo serio sobie kupiłem nowe krzesło. Wow. Jakie? DX Racera, dwójeczkę chyba, albo trójeczkę, nie wiem, kurwa, nie znam się. A obrotowe? Nie. A to chuj. Kurwa. Ja mam obrotowe. Chłopie, kupujesz DX Racera za 1000 zł, się pytasz, kurwa, czy jest obrotowe, no. A ja nie wiem, co to. No, krzesło takie fajne. Aha. No. Jedyne krzesło gamingowe, na którym nie pocisz się jak gruba świnia. Dowiedziałem się jeszcze o trzech osobach, które miały kontakt z jebniętym. I każdy z tych kontaktów. I każdy z tych kontaktów jest na takim spektrum. Od najgorszego do najlepszego. Zacznę od najgorszego. Nie pamiętam, kto to był. Możliwe, że kolega, kolegi, czy coś takiego, który spotkał jebniętego i skończył z maczetą wbitą w rękę. I spierdalił, bo no, miał maczetę wbitą w rękę. Drugi podszedł do jebniętego na ulicy. Jebnięty od razu wyciągnął kurwa maczetę ten i się zamachnął na niego. I ale przestał, usłyszawszy komendę: ej, ej, my się znamy. A znali się? Nie. Ale jebnięty powiedział: aha, i schował. I potem. Trzecia sytuacja to kolegi z Nowej Huty, który 5 dni temu chyba jakoś, czy może 2 albo 3, przeszedł, miał zaszczyt przejść obok jebniętego na ulicy, spotkał go,
miał krótkie spodenki, eksponował tatuaż antywisła na pół nogi. Potem pisał, że o kurwa prawie umarłem. Więc z tego też wyciągnąłem opis jebniętego, jakby się kiedykolwiek znalazł na Nowej Hucie. Czego ci nie życzę. To jebnięty jest człowiekiem 1,80 m. Krótkie spodenki, wielki tatuaż, proste. Ma mało bardzo włosów, bardzo rzadkie włosy jak stary gościu, ale ma 30 lat i rude. I to w zasadzie tyle. Teraz już wiesz, kim jest jebnięty. Już powiedziałem o nim Adamowi Michalikowi i on powiedział, że zaraz idzie spać, to ja mu życzyłem słodkich snów. Ja natomiast nie idę spać, ale powiem ci, że ta historia była niesamowita. I tak nie chodzę na Nową Hutę, ale... Ale teraz tym bardziej. Ale... Słuchaj, jedyną zaletą tego jest taka, że sam za bardzo Wiśle nie kibicuję. O ja nie wiem, nie mam. A ja tak w zasadzie mam to w dupie. Także tam no. Jest Wisła i tak dalej. No bo po co się tym... Nie, ja szczerze mówiąc też mam to w dupie, ale po prostu kurwa się ten... Tam trzymałem nie z ludźmi, wiem, ja którzy, po prostu jak widzę. Powiedzmy, że byli za Krakowiem i jakoś tak ten się we mnie zrodziła. Mi się wydaje, że. No, mi się wydaje, że ja. Że Nowa Huta i Borek Fałęcki to są dwie bardzo podobne miejsca. W pewnym sensie. Tylko Borek to jest. W pewnym sensie to trzeci powiem tak. Nowa Huta i Borek to jest tak, jakby trochę porównywać. Kurwa. No nie, dobra, to jest tak jakby porównywać Białoruś do Czech, nie? No nie, no bo to zobacz. To rozwinięte podobnie, ale kurwa to jest zupełnie inny klimat. Znaczy no, może masz rację, bo Borek jest trochę bardziej chillowy. Jednak no, tu się czasem panoszą jakieś tam... Nie, bo Huta to jest, wiesz co, tam ogólnie masz, to jest zdecydowanie bardziej industrialne, tam masz więcej patusów, no bo tam, natomiast tak, na Borek masz więcej meneli, no. Kurwa, jakby mi ktoś powiedział menel, to ja bym Borek pomyślał. Mnie raz zaczepił menel. Mnie ostatnio zaczepił menel. Po raz pierwszy i mam nadzieję ostatni. No nie dobra, wiem, ale co ci zrobił? No, mi zrobił, no, miał butelkę z Actimela. I pokazał, no, tutaj masz, no Penty szedłem. Oczywiście, że to było na Penty, a gdzie indziej. No, taki miał taką białą narośl na sobie. Tak na palcach na przykład miał taki biały, nie wiem co to było, czy to skóra mu schodzi. E-mail, kurwa. Kurwa, sperma? Nie wiem. W każdym razie miał butelkę z Actimela. Pokazał mi, powiedział, no. A nie poratowałbyś mnie żubrem? Ja powiedziałem, no nie poratowałbym. Nie mogę, śpieszę się. I poszedłem, więc przeszło bezinwazyjnie. Nie wiem, czy menele mają wystarczająco oleju w głowie, żeby wpierdolić komuś. Kupię na pętli, jak masz ten taki sklep. Jak masz Iga. Żabkę, nie? Jak masz żabkę, no. To po prawej stronie masz taki sklep, nie? Całkiem spory. Ten spożywczy. I tak. No, no to i wiem, stary, oni tam na parapetach z zewnętrznej strony dali takie kolce, żeby menele tam nie mogły co leżeć. No, ale nie? Ja tam nieraz widziałem, jak Straż Miejska ściąga takich. No ta, bo tam jest ten, tam jest jeszcze ten taki stary kiedyś bazar był mały, nie? No. Tam jeszcze wszystko pozamykane jest, to tam wiesz, jest przejście teraz tam na osiedle, ale... Znaczy, wiesz co, ja pamiętam, że raz Menel zaatakował mojego samego, kurwa, oczywiście też na Borku. Nagle gdzieś tam w okolicy mieszka, tak czy inaczej. Chłop, kurwa, chciał mu chyba sierpowego wywalić. Się tak zamachnął, że się wyjebał. Powinniśmy zrobić taki właśnie, kurwa, podział na Meneli, nie? Że masz skala Meneli. Masz tych bardziej racjonalnych. Czy to jest? Tak, masz z kamerów stary. Masz meneli z kamerów i masz meneli kozaków, nie? Byłeś coś takiego jak taki co, jak jak nie wiem, poziom bycia cywilizowanym. Czyli na przykład masz meneli żebraków takich typu pętla Borek, to są niezbyt cywilizowani, tam jesteś brudni i tak dalej.
A masz meneli cywilizowanych? Nie, czyli na przykład... To są menele z Bieżanowa, kurwa. Czyli na przykład też kibole by się zaliczały do meneli cywilizowanych. Zależy jacy. To... No, znowu, znaczy, no, wiesz... znaczy no większość takich kiboli to tak tyści są, nie? Tam mieszkają gdzieś. No ta. Tylko po prostu z tego po prostu mają, poza, wiesz... Tylko po prostu są pojebnięci jacyś. No tak, no, to już by wchodziło pod jakąś skalę pojebane. Zobacz ten jebnięty. Kiboli zaliczał do meneli, bo oni też są z takiej kasty, typu, nie wiem, taka niższa klasa człowieka trochę. Tam trochę pojebani, coś tam, nie będą żebrać, tylko oni cię zamiast tego wpierdolą, nie? Albo cię zabiją. To jest po prostu pytanie dnia, czy kibole są menelami? Czekaj, w Google'a w sobie wejdę. Ja myślę, że to jest jak najbardziej... Możliwe, tak? Ja myślę, że to jest jak najbardziej tak. Ja bym zaliczył kiboli. No i zobacz, ja napisałem, czy kibole są menelami na Google i pierwsza strona to jest PDF czekaj, policji. Chyba coś znalazłem. Co znalazłeś? Na Facebooku komuś, nie wiem, czy to jest spis, czy jest Google'a, czy kibice są menelami i miałem wynik wesołe menele, pauza, kibice mogą być niezadowoleni. I pierwsze, co mi się zrodziło w głowie, to, że jest jakiś klub piłkarski, kurwa, wesołe menele. Się okazuje, że to jest jakaś w ogóle, kurwa, to jest jakaś stronka, tam, która ma niemalże 300 tysięcy polubień. Ja w sumie ci przeczytam jeden żart, bo według czytania memów to jest po prostu najlepsze, co istnieje. Może przeczytam ci to, co oni tam dodają. Wesołe menele. Leżą dwie blondynki na plaży i jedna mówi do drugiej: ej, co jest bliżej, Radom czy Słońce? I druga odpowiada: a czy widzisz stąd Radom? I to jest koniec żartu. Wow. Jedyne było śmieszne w tym to, że uwzględnili Radom. Ile to jest 5 godzin temu? O kurwa, ja też znalazłem. To jest 5 godzin temu. O kurwa, ja też znalazłem. Też znalazłem wesołe menele. Jedna godzina miałem temu. Zrobione przez fabrykę śmiechu. Oni w ogóle dodają taki, wiesz, nieironicznie, oni dodają taki, wiesz, content. Oni wrzucili 10 godzin temu na przykład takie, wiesz, zdjęcie wesołej kawusi. To, kurwa. To wygląda jakby to był jakiś pej z memami, tylko, wiesz, robiony przez jakiegoś 50-latka. Jedna godzina, mąż do swojej żony. Kochanie, mam dzisiaj spotkanie służbowe i wrócę trochę później. Znam te twoje spotkania. Wrócisz rano kompletnie pijany i bez pieniędzy. No wiesz, kochanie, jak możesz tak myśleć? Godzina 5 rano. Pijany mąż stoi pod drzwiami i mówi: no i wykrakała cholera. Czekaj, gdzie jest puenta, bo... No, że ona mówiła: no, wrócisz tam pijany bez pieniędzy. I on powiedział: a nie, nie wrócę. I potem wrócił pijany bez pieniędzy. I to jest puenta, że jednak miała rację, stał żona. Stał się menelem. A czy wesołym menelem? Może. To jest puenta, stań się menelem już dziś. Chwila musi być ciszy, nie? Żeby było ładne przecięcia. Da mi tutaj Lubomir Nebosanski, czyli nasz... Witam. Nasz rasista, pracownik, który zabił 93 Serbów. Kurwa, od początku. Witamy w podcaście Iskutstwo Serbia, jedynym serbskim podcaście po polsku. Ja jestem waszym... Kurwa! To! Jedziemy. 3, 2, 1. Witamy w podcaście Iskutstwo Serbia, jedynym serbskim podcaście po polsku. Tutaj główny ambasador Serbii w Polsce i adorator kanału naszego gościa. Dzień dobry, z tej strony Niedobre, z kanału Niedobre Gaming, członek ambasady Serbii w Polsce. Pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów i kibiców z Chorzowa. Yeah. Dzień dobry. Ilu Serbów, ile... Kurwa! Nie wysyłaj mi snapów z kreską. Kupiłem nowe krzesło obrotowe,